wieczny denser. To jest skandal. To jest, proszę Państwa, skandal. Pod innymi filmami pisaliście, że chcecie zobaczyć Andrzeja Dudę. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Napiszcie w komentarzach, kogo chcecie zobaczyć w kolejnym odcinku. Zanim Andrzej Duda został prezydentem Polski, zanim wystartował w wyborach na prezydenta Krakowa, zanim zaprzyjaźnił się ze Zbigniewem Ziobro. Andrzej Duda urodził się 16 maja 1972 roku w Krakowie. Imię otrzymał po Andrzeju Boboli, polskim misjonarzu, który żył w XVII wieku. Jego ojciec był elektrotechnikiem i profesorem nauk technicznych, a matka profesorem nauk chemicznych. Jego dziadek był kawalerzystą i w 1920 roku walczył w wojnie polsko-bolszewickiej, a następnie wstąpił w szeregi Armii Krajowej. Najmłodsze lata Duda spędził w hotelu asystenckim, gdzie mieszkali jego rodzice. Ma dwie młodsze siostry. Kiedy był młody, jego największym marzeniem było walczyć w powstaniu warszawskim. Miał taką obsesję na punkcie tego powstania, że zaniepokojona mama chowała przed nim książki na ten temat. Jako dziecko Duda chciał być kierowcą i czuł się dojrzalszy od swoich rówieśników. W latach 1984–1990 Andrzej należał do harcerstwa, gdzie został drużynowym. Uczęszczał do drugiego liceum ogólnokształcącego w Krakowie, gdzie w 1991 roku zdał maturę. W ostatniej klasie liceum poznał Agatę Kornhauser, z którą wziął ślub w 1994 roku. Jakiś czas później urodziła im się córka. W 1996 roku ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Podczas studiów startował w akademickich mistrzostwach Polski w narciarstwie alpejskim. Jednym z jego pierwszych pomysłów na biznes było malowanie kijków od nart, niestety pomysł ten nie wypalił. W wieku 25 lat rozpoczął pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w 2005 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych oraz założył własną kancelarię prawną. Na początku lat 2000 był działaczem partii o nazwie Unia Wolności, a w 2006 roku został podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Duda zaprzyjaźnił się ze Zbigniewem Ziobro i kiedy w 2010 roku Ziobro dostał od prezydenta Lecha Kaczyńskiego propozycję wytypowania jednej osoby do pracy w pałacu, bez zastanowienia wybrał Andrzeja Dudę. Ich przyjaźń skończyła się, kiedy Jarosław Kaczyński wyrzucił z partii polityków skupionych wokół Ziobry, a Duda się za nim nie wstawił. W 2015 roku Andrzej Duda wygrał wybory prezydenckie i został prezydentem Polski. A co do reszty historii, znacie resztę, bo to jest Zanim byli sławni. Jeżeli Ci się podobało, nie zapomnij zostawić łapki w górę, zasubskrybować mojego kanału i napisać w komentarzu, kogo chciałbyś zobaczyć następnego.